Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jeden z 12 imieniem Judasz Iskariota udał się do arcykapłanów i rzekł: co chcecie mi dać, a ja wam go wydam. A oni wyznaczyli mu 30 srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby go wydać. W pierwszy dzień prześników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali go: gdzie chcesz, żebyśmy ci przygotowali paschę do spożycia? On odrzekł: idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu: nauczyciel mówi, czas mój jest bliski, u ciebie chcę urządzić paschę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus i przygotowali paschę. Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z 12 uczniami, a gdy jedli, rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie zdradzi. Zasmuceni tym bardzo, zaczęli pytać jeden przez drugiego: chyba nie ja, panie? On zaś odpowiedział: ten, który ze mną rękę zanurza w misie, on mnie zdradzi. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. Wtedy Judasz, który miał go zdradzić, rzekł: czy nie ja, Rabbi? Mówi mu: tak jest, ty. Zobaczcie, drodzy, że najbardziej zdumiewające jest to, że najgłębszą ranę Jezusowi zadano nie z zewnątrz tej małej wspólnoty, która była zalążkiem Kościoła, ale najgłębszą ranę zadał mu człowiek, któremu Jezus ufał, który był blisko, który był uczestnikiem tej całej idei, który był dopuszczony do najgłębszych tajemnic serca Jezusowego. Być może Judasz rzeczywiście nie akceptował sposobu, w który ideę królestwa próbował wcielić w życie i w ten świat Jezus. Być może na to się nie zgadzał. Tak próbują go przynajmniej tłumaczyć jego obrońcy, którzy w jakiś sposób usiłują zdjąć z niego cząstkę tej odpowiedzialności, która wydaje się na niego przypadać. Ale nie możemy zlekceważyć przekazu słowa. Słowa, które mówi bardzo jasno, że motywem, dla którego Judasz wydał Jezusa, był pieniążek. I to bardzo mały w gruncie rzeczy pieniążek. Dlaczego nam się to nie mieści w głowie? No, z bardzo prostej przyczyny. Dlatego, że my sami mamy bardzo ciepły stosunek do pieniążka. I nie upatrujemy w nim właściwie żadnego niebezpieczeństwa. Co więcej, mamy tak głębokie przekonanie, że on ułatwia życie, że jesteśmy skłonni go przytulić również w sposoby, czy na sposób, który może być określany jako mało uczciwy. Co więcej, wcale nie jesteśmy tak znowu bardzo chętni do tego, żeby się pieniążkiem dzielić. Wystarczy wymienić choćby takie słowo jak urząd skarbowy, które naszą gotowość do dzielenia się natychmiast studzi. Co więcej, kilka banknotów, które zostaną po mamusi czy po tatusiu, wiemy dobrze, że potrafi skłócić na lata całe rodziny. Święty Paweł napisze w liście do Tymoteusza, że korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Zauważcie, że nie posiadanie pieniędzy, nawet nie ono samo, ale chciwość. Dlatego nie możemy lekceważyć tego wątku w tej całej historii. Dlatego, że to umiłowanie pieniądza jest w stanie skutecznie zaciemnić właściwy sposób widzenia i jest w stanie stać się źródłem niejednej krzywdy w Kościele, w tej wspólnocie, w której wszyscy żyjemy. Ale tak było od samego początku. Przypomnijcie sobie z Dziejów Apostolskich tę historię, kiedy powstaje spór pomiędzy judaizantes, a tymi, którzy są etnochrześcijanami, przychodzą z pogaństwa, helleniści. Nawróceni Żydzi i nawróceni poganie spierają się o podział jałmużn, bo ci nawróceni poganie mają pretensje, że ich wdowy przy tym podziale są zaniedbywane. W tym kontekście powstaje specjalny urząd, urząd diakonów, którzy mają się zajmować posługą miłosierdzia. Niemniej problem istnieje właściwie do dziś. Opiera się on chyba o pewne uogólnione i być może jednak nie do końca prawdziwe przekonania, stereotypy, utarte schematy, choćby takie, że Kościół jest bogaty. Wierzcie mi, odwiedzam dziesiątki parafii z rekolekcjami i to sformułowanie dużo rzadziej jest prawdziwe, niż nam się wydaje.
Niemniej nie zmienia to faktu, że nasz niewolny stosunek do pieniążka, zarówno jeśli chodzi o duszpasterzy, jak i o wiernych, prowadzi niejednokrotnie do wielu licznych krzywd, które sobie wzajemnie zadajemy. A więc czy to nie pieniążek staje się przyczyną zdrady Jezusa przez Judasza? Zobaczcie, drodzy, my mamy taką dużą łatwość dzielenia się tym, czego nie mamy. Gdybym wygrał jakąś dużą sumkę, to większość tych pieniędzy przekazałbym na dobroczynne cele. Ale kiedy przychodzi chwila, w której rzeczywiście trzeba się czymś podzielić, to mówimy, ale ja mam tak malutko, że tak naprawdę ledwie mnie samemu wystarczy. Ja nie mam, po prostu nie mam się czym podzielić. Zobaczcie, że Judasz bierze. Judasz nie chce dawać. Dawać chce Jezus. On jakby daje nieustannie. Traktuje Judasza do samego końca z ogromnym szacunkiem. Traktuje go z wielką miłością. Zasiada z nim do uczty. Wiele razy sobie myślałem, jak to jest, nie siedzieć przy stole z przyjacielem, o którym wiesz, że okazał się nim nie być, że cię zawiódł, a jednocześnie traktować go z taką samą miłością, z taką samą dobrocią. Nawet w tej ostatecznej konfrontacji, kiedy Judasz z żołnierzami przychodzi do ogrójca, aby pojmać Jezusa. Tam także Jezus zwraca się do niego słowem przyjacielu. I to bez cienia ironii. Do samego końca Jezus ma dla niego otwarte serce, bo jest dawcą. A Judasz? 30 srebrników. Była to albo miesięczna wypłata niewykwalifikowanego robotnika, albo, jeżeli wypłacono mu w srebrnych 2 drachmach, była to kara za zabicie niewolnika. Niektórzy mówią, że portfel nawraca się jako ostatni. Więc, moi kochani, może już czas w tym Wielkim Poście podzielić się czymś. Może już czas dopomóc w nawróceniu swojemu portfelowi. Być może już czas, żeby ocenić w prawdzie ciężar tej decyzji. Zobaczyć, ile mnie to kosztuje, żeby się podzielić. Być może czas już wejść w wolność Jezusa. Nie w wolność, która będzie uczynieniem choćby jednego małego kroku. Sami zdecydujcie, gdzie popłyną wasze ciężko zarobione, uczciwie zarobione srebrniki. A jeżeli ich nie macie, no bo i tak bywa, i tak może być, to przecież zawsze mamy ręce. Nigdy nie jest tak, że nie możemy już nic zrobić dla naszych cierpiących braci, dla Jezusa cierpiącego w naszych braciach. Być może właśnie te ręce, być może dar z samego siebie, być może jakaś aktywność, działanie, wcale nie pieniążek, będą dużo cenniejszym darem w tym kontekście. Darem złożonym Jezusowi, temu, który jest nieustannie zdradzany za marne pieniądze przez tych, którzy powinni mu służyć i go kochać. Na to dzielenie niech was błogosławi Ten, który podzielił się z nami wszystkim. Nasz Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Pasterzem moim jest Pan. Prowadzi On, a nie ja. Pasterzem moim jest Pan. Jemu oddaję mój strach.